pojeździłeś? Pojeździłem. No. Opony używane 17 założyłem na tył i jeździliśmy w tym cały dzień. Odszedłem do tego placu. Znowu to zrobiłem. Przemierzyłem cały kraj, by poznać niezwykłe historie z przepięknego świata driftu. Chodź ze mną. Opowiem ci je. Patronem odcinka jest Pro Custom oraz Zborowski DE. Dzień dobry. Ze mną mocno japońska ekipa w Polsce. Gobla, siemanko. Cześć, witaj. Siemanko. Cześć. Przepraszam bardzo, mam strasznie słabą pamięć do imion. Czy mógłbyś się przedstawić? Cześć, Kamil. Właśnie. Wisiało mi na końcu języka, ale to wszystko dlatego, że po prostu małą awarię sprzętową mieliśmy i trzeba było szybko tutaj driftingowym sposobem temat naprawić. Ale jeszcze brakuje trytytek. Brakuje trytytek, to prawda, ale power tape tam tutaj jest ładnie dobrze. Dał radę. Ale nie spotkaliśmy się tu po to, żeby rozmawiać o power tape, tylko żeby porozmawiać o drifcie. Ja, jadąc do was z Płocka, ponieważ umówiliśmy się w Tychach, no miałem takie dobre 3 godziny na różne przemyślenia. No i doszedłem do takiego wniosku, że wy, jako grupa sympatyków, miłośników japońskiego sportu w Polsce, robicie takie naprawdę taką prawdziwą rekonstrukcję japońskich klimatów, ponieważ wasze samochody, okej, to są BMW-ki, no ale twoja szczególnie mocno jest japońska, nawet ma kierownicę po prawą stronie. Tak jest. Po prawej stronie. Widać, że ta Japonia naprawdę głęboko w waszych sercach istnieje. Ale mamy nie tylko BMW-ki, to jest, mamy też auta japońskie. Okay. Ja aktualnie niestety mojego Serera sprzedałem, ale mam kolejny samochód też z kierownicą po prawej stronie, a Kamil tam coś szuka cały czas i też czeka pacjent na moment, tak, czeka jednak karoseria, ale wszystko zależy niestety od czasu, od pieniędzy i na razie czekamy. A co to za karoseria, jak możesz powiedzieć, czy jeszcze nie możesz? Jeszcze nie mogę, to jest na razie tajemnica. Rozumiem, no to niemniej jednak trzymam kciuki za to, aby projekt doszedł do końca. Tak, spotkaliśmy się w Tychach, ponieważ w tej serii ja odwiedzam zawodników w ich miejscówkach i opowiadam o miejscowościach, w których mieszkają, bo ty mieszkasz w Bielsku-Białej, tak? Tak jest. Ty też jesteś w Bielsku-Białej? Mieszkam w Bielsku-Białej. Aha. I co możecie o tym mieście powiedzieć? Bo ja powiem szczerze, pochodząc z Mazowsza, dla mnie w ogóle tutaj okolice Śląska są mocno nieodkryte i powiem szczerze, że jak wjechałem tu do was na teren, to trochę się czułem, jakbym w ogóle do innego kraju przyjechał. Bielsko jest stolicą Podbeskidzia, my jako bielszczanie w przeważającej większości nie uważamy się za Ślązaków. Nie uważamy się za Ślązaków. Okay. Tak. Mimo, że jesteśmy w województwie śląskim, to nie czujemy się Ślązakami. Czyli tak jak częstochowianie też, tak? Tak, bardzo podobnie. Okay. No, po tych przekształceniach na 16 województw, my byliśmy wcześniej miastem wojewódzkim i Bielsko bardzo prężnie się rozwijało. O kurde! Bardzo prężnie się rozwijało, a teraz jesteśmy w którymś w kolejności na Śląsku miastem niestety, więc trochę nam odeszło przepływu z budżetu. Ile w Bielsku Białej mieszka osób w ogóle? W samym mieście jest 160 tysięcy mieszkańców, dużo. Natomiast ze wszystkimi gminami, ościennymi miejscowościami, pomiędzy którymi tak naprawdę granicy nie ma, bo się zatarła już dawno temu, to jest ponad 250 tysięcy mieszkańców. W ogóle trzeba też powiedzieć, że jakby okolice właśnie Tychy, Bielsko-Biała, no dużo tradycji motoryzacyjnych ma. Bardzo, no fabryka Fiata przede wszystkim. Dokładnie, w Bielsku-Białej i w Tychach. Tak, w Tychach aktualnie jest fabryka Fiata, produkują 500-ki. Tak, 500-ki. Teraz 500-ki. Ponieważ Panda została przeniesiona do Turynu, a w Bielsku są produkowane praktycznie wszystkie skrzynie biegów do wszystkich małych Fiatów. Wahacze, nie wahacze, felgi, elementy. Głównie skrzynie z gotowych elementów plus mniejsze do zawieszenia. I to są gdzieś tam największe zakłady pracy w Bielsku? Na ten moment Fiat w dalszym ciągu jest chyba przeważający. Mhm. To nie tyle Fiat, bo to gdyby Fiat w Bielsku podzielił się na bardzo dużo mniejszych spółek i jak gdyby tych firm jest naprawdę dużo, więc ciężko to wymieniać wszystkich z osobna. Natomiast poza częściami do Fiata w Bielsku produkowanych jest bardzo masę innych elementów, jak na przykład głośniki samochodowe, grupa ASK, która produkuje głośniki do praktycznie większości europejskich marek. Grammer, firma, która robi zagłówki, począwszy od BMW, Mercedesa, po Jaguary i inne rzadkie marki samochodów. TRW ma swoją fabrykę. TRW ma swoją fabrykę, także tych fabryk w Bielsku jest naprawdę dużo i ten przemysł jest dość mocno rozwinięty. No to fajnie, bardzo fajne, bo mówi się, że jakby w Polsce z tym przemysłem motoryzacyjnym jest cienko, a jednak okazuje się, że wcale tak nie jest, że to jest jakiś tam powiedzmy wypracowany mit przez osoby, które może nie do końca gdzieś tam bardzo, są świadome. Bardzo prężnie działa. W Bielsku to jest zupełnie inaczej.
no Bielsko to miasto, które wszystkim fanom driftu, no też z driftem się mocno kojarzy, ponieważ z waszej okolicy, z waszego środowiska, no pochodzi wiele znanych ekip driftingowych, które no mocno przyczyniają się do propagowania tego sportu w naszym kraju, ale nie tylko. No i powiedzcie proszę, jak ta sytuacja wygląda u was lokalnie? Czy drifting to jest popularny motorsport, czy to jest coś, co ludzie chcą uprawiać, czy jednak cały czas podchodzi się do tego w miarę egzotycznie? Gdyby pójdę dalej o krok w rozmowie, bo do tego też pewnie będziesz dążyć. Ogólnie znajomi, którzy przyjeżdżają z całego świata do mnie i widzą, ile jest gruzów na ulicach i driftkarów, które się poruszają po mieście, zazwyczaj mówią, że coś jest nie tak, o co w ogóle tutaj chodzi. Skąd tyle driftowozów w ogóle, co się dzieje? Tu Bełęka, tu coś się dzieje, tu ktoś pokiem przeleciał, także Bielsko pod tym względem jest bardzo mocno tych ludzi, którzy jeżdżą i ekip jest naprawdę dużo. Jakbym miał wymieniać, to naprawdę jest nas za dużo, żeby po prostu to wszystko ogarnąć, a osób, które jeżdżą, jest jeszcze więcej, bo jest bardzo dużo osób, które się nigdzie gdzieś tam nie pokazują, nie ujawniają. A łatwo to zobaczyć chociażby w górach. No, Salmopol, która była naszą jak gdyby taką małą metką tutaj w okolicy, gdzie wszyscy jeździli, no teraz praktycznie my i projekty i inne osoby przestały tam jeździć ze względu na ogólnie rzecz biorąc, brzydko mówiąc, przypał, który się tam zrobił. Czyli jednak to, że jest tyle tych osób jeżdżących? Niestety, po prostu sprawiło to, że zrobiło się to dla nas wszystkich problematyczne. Okej, czyli ta promocja... za dużo jest osób, plus po prostu osoby, które... To, co tam jest wyczyniane, że tak to ujmę, niezależnie, czy to jest weekend, czy to są dni powszednie, to naprawdę, ja się wcale nie dziwię z jednej strony policji, że aż tak na to po prostu są cięci i że jeżdżą, reagują, bo zrobił się z tym problem. Zrobiła się po prostu moda na drift i moda na wyjazdy na Salmopol, bo trzeba jechać na Salmopol driftować. Tutaj takim śmiesznym jeszcze, nawiązując do tego Salmopolu i tych wycieczek na Salmopol, faktem jest to, że to nie są tylko osoby z naszej okolicy, z Bielska, ale potrafią i chłopaki z Radomia, Warszawy czy Łodzi. Z Krakowa to jest na porządku dziennym, wsiąść w auto i przyjechać na noc, żeby pojeździć na Salmopolu, co dla nas lokalnych kierowców stało się bardzo problematyczne. Czy widzę, przyjeżdżamy chyba koło browaru, tak? Pomiędzy. Stary browar po lewej stronie. Okay. Tu masz ładne budynki właśnie, o których ci mówiłem. One się ciągną praktycznie aż do centrum i z drugiej strony są odremontowane. Tam jest restauracja jakaś, dyskoteka, coś takiego. Naprawdę bardzo ciekawie to wygląda. Z wami to powinienem przede wszystkim porozmawiać o Japonii. To też jeden z głównych celi, dla którego się spotykamy, ponieważ ta Japonia to taki wasz drugi dom. Można tak powiedzieć. No. Teraz dużo mówi się o Ibisu po trzęsieniu ziemi. Tak jest. Widzimy różne zdjęcia, na których ten tor wygląda dosyć mocno opłakanie. No a jaka jest prawda? Bo wy na pewno macie tam dużo znajomych i wiecie z pierwszej ręki, jak to wszystko wygląda. No, jest nieciekawie, ale też nie jest tragicznie. No, wiadomo, że straty, jak tam na pewno większość z was czytała, czy gdzieś widziała, szacowane są na 2 miliony dolarów amerykańskich, czyli no ogromna kwota. Głównie bierze się stąd, że jest ogromny problem z wywiezieniem tego osuwiska. W Japonii nie można sobie go tak naprawdę przesypać w inne miejsce, tylko trzeba go zutylizować. Cała ta ziemia musi być przesiana, przesortowana, sprawdzona, próbki muszą być zrobione, czy czasem nie jest napromieniowana, bo to też jest duży problem, szczególnie w rejonie Fukushimy, w którym się znajduje Ebisu. Gdyby samo Ebisu nigdy nie było napromieniowane, ale oni muszą, po prostu takie są procedury i muszą to wszystko posprawdzać, szczególnie po trzęsieniach ziemi. I ta ziemia jest wywożona naprawdę daleko, gdzie jest potrzebna, czyli na zasypywanie innych osuwisk. No i jest to bardzo po prostu kosztowne. Okej, rozumiem. Ale co, myślicie, że Japończycy sobie szybko z tym poradzą? Wjazd na Nishi już jest udrożniony. Okay. Cały czas trwają prace na reszcie obiektu, że wszelkie dziury, jakieś drobne osuwiska są już też praktycznie zrobione, z mojej wiedzy. No i tam prace idą naprawdę pełną parą. No niestety ten zeszły rok, który był dla nas wszystkich dość mocno tragiczny, covidowy, na Ebisu spowodował to, że też było mniej ludzi, nie tylko na samych torach, z czego to jest jak gdyby tylko część wpływów Ebisu. Większe wpływy ma Ebisu z samego zoo, o którym też mało osób wie, a jednak Tohoku Safari Park to jest główne źródło utrzymania, a tych wycieczek i wizyt w parku było zdecydowanie mniej w zeszłym roku, więc
same wpływy były mniejsze, no i teraz dodatkowo to osuwisko nieszczęsne, które spowodowało ogromne straty dla właściciela, czyli dla Puma Kubo. No i mam nadzieję, że się szybko jakby ogarną. No, prace idą bardzo mocno. Ja myślę, że do wakacji Nishi będzie działający. Ale wiosna na pewno nie ma szans. Okej. To jest pewne. A jeżeli ktoś chciałby się z naszych widzów wybrać do Japonii, to jaką porą roku najlepiej jest tam jechać? To zależy kto co lubi. No oczywiście podriftować. No, znaczy nie sądzę, żeby nasi widzowie chcieli coś innego tam robić. Ogólnie jeżeli chodzi o drift, ja byłem we wszystkich okresach, czyli i na wiosnę, i w lecie, i jesień. I jeżeli chodzi o sam drift, to najlepsza jest jesień. Mhm. Ze względu na to, że na Ebisu wtedy jest najzimniej, jest najbardziej przyjemna temperatura do jeżdżenia, auta nie dostają tak w kość, czyli nie grzeją się, opony się tak nie zużywają jak na wiosnę czy w lecie i ogólnie jest przyjemnie. Co jeszcze jest fajne na jesień? Na jesień jest fajne to, że przyjeżdża wtedy najwięcej obcokrajowców. Okej, okay, rozumiem. Czyli jest tak mocno multikulturalnie, tak? Tak? Tyler, byłeś razy w Japonii? Podejrzewam, że 5. 5, wow. I tak nic przy domku. A do Tomka zaraz przyjdziemy. A sama jazda tam na Ebisu na przykład, nie wiem, zauważasz, że ten skill rośnie za każdym powrotem? Że tak. Po prostu tam jeszcze lepiej ci idzie? Jeżeli chodzi o jazdę w Japonii, to zdecydowanie. Mhm. To po każdym wyjeździe było naprawdę widać tą różnicę w jeździe. Tak naprawdę w Polsce, na tyle przynajmniej co ja jeździłem, nie da się tyle wyjeździć godzin, czy nawet kilometrów godzin na torze, niż będąc powiedzmy tydzień na Ebisu i tam jeżdżąc, gdzie tak naprawdę przyjeżdżamy rano na Ebisu, jeżeli wszystko jest ok z autami, siadamy i jeździmy i potrafiliśmy z Tomkiem po 200 km zrobić dziennie. Na samym torze, driftując. Nawet tak. Więcej, bo czasami ja w ciągu ostatnich moich wyjazdów, jak tak liczyłem sobie mniej więcej okrążenia, które robiłem w trakcie wyjazdów, to potrafiłem dziennie zrobić między 200 a 280 okrążeń po różnych torach. Wow. To powiedz, ile razy ty byłeś w Japonii? Znaczy w Japonii byłem 8 razy, a 7 razy byłem na Ebisu. Okej, okay, rozumiem. Z jakimi to kosztami w ogóle się wiąże? Jeżeli chcemy pojechać, jeżeli chcemy jeździć? Ogólnie dla jednych to będzie dużo, dla drugich będzie to mało. Dla każdego, kto jest świadomy, ile kosztuje drifting nawet w Polsce, to jeżeli sobie policzysz każdy dzień jazdy i każdy dzień, który spędzasz na jeżdżeniu tutaj u nas, to tak naprawdę dzień jazdy w Japonii uważam, że wychodzi taniej niż dzień jazdy w Polsce. Okej. Okay. To jest moje zdanie. Nawet tańsze licząc opony, tańsze paliwo? Nie. Paliwo jest droższe, opony są droższe, ale to też jest kwestia, nie musisz zwozić auta. Noclegi, jak już tam polecisz, wszystko jest trochę tańsze, bo tak naprawdę noclegi w Japonii nie są drogie. A to powiem ci zaskakujące, bo zawsze gdzieś się spotykałem z opinią, że jednak ta Japonia pod tym względem jest bardzo droga. Drogi jest transport po Japonii, wychodzi bardzo drogo. No, projekt 86 obok nas, na lewecie auta. Transport wychodzi bardzo drogo, dlatego na przykład jeszcze mimo, że tyle razy byłem w Japonii, nie zdecydowałem się zabrać mojego auta z Ebisu na inny tor, bo też bardzo chciałem pojeździć po Niko na przykład, bo kosztuje to bardzo dużo pieniędzy. Okej, okay, rozumiem. No to rząd wielkości kosztów. Możemy sam wyjazd, tak naprawdę przelot, wszystkie noclegi, internet na podróż, ubezpieczenie, które ja robię, jeżeli ktoś by chciał jechać ze mną, to jest około, musi liczyć 10 tysięcy złotych. I ty organizujesz takie wycieczki, tak? Czyli można do ciebie napisać na Facebooku, śmiało. Tomasz Piecuch, tak? Dokładnie. Gobla, okej. Okay. I można uderzać. Czyli jeżeli chcecie, mój kanał ostatnio to też sporo podróży, także jeżeli chcecie w fajną podróż pojechać, to macie tutaj gotowe rozwiązanie do Mekki Driftu. Bo gdzie jedziemy? Ligota. No, to jest też ciekawa historia, bo na Ligotę mamy najbliżej. Okej. Okay. Tak, może nie jest torem. Nie jest torem, a tak naprawdę jedziemy, ja jadę osobiście czwarty raz na Ligotę, jeździć dopiero. Aha! Okej. Okay. Ja myślałem, że to jest, wiesz, nie, jest taka codzienna. Nie, zdecydowanie nie. Ogólnie to na filmie zobaczycie, miejscówka jest mocno przypałowa. Nie ze względu na jazdę, tylko na samo miejsce po prostu. No, nie wygląda za specjalnie. Mimo ogromu pracy, jaką lokalni drifterzy wkładają w to miejsce, bo praktycznie dwa razy w roku jest bardzo gruntownie sprzątana ta ligota, ten plac. No i naszą przygodę ja rozpocząłem w górach, właśnie na samym polu, a potem tak naprawdę najwięcej frajdy sprawiało nam wyjazdy na nieodżałowany Wyrazów. No, na Wyrazowie spędzaliśmy praktycznie każdy weekend, znaczy jeden weekend w miesiącu i było
było to takie nasze miejsce, gdzie mogliśmy się wyszaleć. No niestety od momentu, kiedy został zamknięty, no brakuje nam tego toru i najbliżej. Ale tam ja gdzieś, jak obserwuję, to jednak są jakieś cały czas próby reaktywacji tego wyrazowa. Teraz się dość mocno ruszyło, ponieważ chyba Automobil Klub Częstochowski, z mojej wiedzy, chyba został od tego odsunięty i pieczę nad wyrazowem będzie sprawować Automobil Klub Blachownia. To są młodzi chłopcy, którzy są związani właśnie z driftem i mam nadzieję, że pójdzie to w dobrą stronę. Mm-hmm. Są w dobrym kontakcie z panem burmistrzem. Honestly, I don't know who the fuck to trust, is he my friend or my foe? I'm a ex-bro, yeah. Jesteśmy na miejscówce. Za chwilę zobaczymy, jak tu się jeździ, ale powiem wam szczerze, jest klimat. Lasek, naprawdę fajnie, zobaczcie, za nami tutaj brzuski ładnie kwitną, do tego ładne słoneczko, także jest dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. Sporo lokalnej driftingowej społeczności, a więc fajnie, że w Polsce są miejscówki, na których można sobie jeździć i rozwijać swoje skille, a tu wszyscy skille widać, że mają wysokie, no i że oczywiście korzystają z możliwości, jakie daje im miejsce, po którym jeżdżą. Bardzo miłe spotkanie. Bednar Projekt 86 i jest z tyłu jeszcze Ariel, który się pakuje. Z Arielem miałem okazję się przejechać, siema. Ze mną nie, bo już auto niestety nie domowało. No właśnie, Płosie. Paweł niszczyciel Płosie. Mamy Płoś na miejscu, więc jutro zmienimy, czy tam dzisiaj, może jutro znowu tu przyjedziemy coś potrenować. Trzeba jak najwięcej trenować, bo chcemy w tym sezonie jeździć Drift Open, więc no, trzeba. W jakiej klasie? Kurde, w jakiej klasie jedziemy? My w amatorach. Drink Open. No, dokładnie. Zobaczymy. No. Okej, okay. No to w takim razie trzymam kciuki. Bardzo się cieszę, że zobaczymy was na zawodach, bo osobiście mi was brakowało. Super. I zawsze cieszymy, że wracamy. Zawsze lubiłem popatrzeć na to, jak jeździliście, bo macie bardzo ładne samochody. A jeszcze powiedzcie, czym będziecie w ogóle jeździć? GS, Smurf standardowo i jest 13. No to pięknie. A PSK się buduje, miejmy nadzieję, że do końca sezonu będzie i że przesiądę się na coś konkurencyjnego bardzo. No to drift, piękny, kolorowy sport, a jeszcze dodatkowe kolory do niego dojdą. Dlatego tak. Trzymam kciuki za wasz sukces w sezonie 2021. Nie przeszkadza, miło było się zobaczyć i do zobaczenia na zawodach. To zobaczy... Czy mogę ci zadać intymne pytanie? Pewnie. Czemu masz kutasy na mojej klatce bezpieczeństwa? Wiesz co, to jest właśnie taki sztyczek trochę w kierunku tego zawodniczego driftu. Okej. Okay. Że wcale to nie musi być takie poważne. Rozumiem. Kieruję. Wtedy jeszcze nie zdawałem sobie sprawy, jak ważne były to dla mnie słowa. Ale o tym kiedy indziej. No dobrze, jesteśmy po przepięknie spędzonym czasie na przepięknej miejscówce. Kurczę, klimat tego miejsca jest taki, że ja po prostu, no nie ogarniam tego, no nie? No ja nie mam takich odczuć. Co do tego placu. Ja naprawdę, ja tu widzę... No właśnie, to wymienię spostrzeżenia. No nie, wolę się nie wypowiadać, bo tutaj są na przykład spostrzeżenia. A, rozumiem, no ale dobra, to już tam powiedzmy, nie będziemy pokazywać. Zresztą widać, że to też ktoś zrobił, że tak powiem, na pewno nie ze społeczności motorsportowej, bo raczej sedesu tu nikt nie wozi ze sobą. No nie. Okay, jadą policjanci. O, właśnie. Także, ale tam, prawda, nic złego nie robiliśmy. Także jest wszystko si. Mała awaria się przydarzyła po drodze na miejscówce podczas jazdy w twoim samochodzie. Troszeczkę się tam wypięło z piasty coś, tak? Nie, no po prostu się rozleciał wachlarz. Niestety. No, okay. Co najgorsze, że stworzeń się rozleciał, który mieliśmy zrobić, ale były inne tematy ale do zrobienia. Ale tutaj już teraz jest pretekst, żeby to zrobić. Tak, teraz już ma wyjścia. Teraz już nie ma wyjścia, musimy to zrobić. Ale pojeździłeś? Pojeździłem. No i to pojeździłem, jest natomiast
lepiej tu się jeździ na mokro. Okej. Okay. No tak, bo widać faktycznie, że ten asfalt, pewnie na nagraniu nie będzie tego widać, ale widać, że ten asfalt naprawdę mocno chropowaty jest. Czy wiesz, ogólnie, jeżeli my na mokrym tu spuszczaliśmy powietrze do 1,5 bara, 1,2 jakoś tak było, nie? Tak, 1,2, 1,5 bara, później jak jeździliśmy na 17. A opona się nie zużywała, więc, a był fajny grip, nawet bym powiedział porównywalny do tego teraz. Okej. Okay. Tak, a wyobraź sobie, że na zielonej, na E36, opony używane 17 założyłem na tył, jeździliśmy wtedy cały dzień, chyba jeździliśmy tu 5 godzin na jednym komplecie i to auto znowu na tym komplecie przyjechało. Aha, tutaj, okay. No i zrobiłem ile? 5 kółek? I, no tak, bo ty opon nie wymieniałeś. Nie wymieniłem w ogóle. No właśnie. No więcej, nie, no 5 więcej, no 5 zrobiliśmy, tak naprawdę odpadały kawałki bieżnika, chłodziliśmy opony, no ja opon w ogóle nie zmieniałem. Jeszcze może by kilka kółek zrobiło, więc nie no ma tragedii. Słuchajcie, no to piękna sprawa, po prostu nie ma co w ogóle narzekać. Nie, dwa wyjazdy na jednym komplecie, sama śmietanka. Mówiłem to też wam poza kamerami, ale bardzo chcę to powiedzieć też teraz, że widać po prostu po waszym stylu jazdy, że jednak w tej Japonii dużo przebywacie i tam dużo z różnymi drifterami z całego świata się uczyliście i doskonaliliście swoje techniki. No bo naprawdę widać to po waszym stylu, jest agresywny i jest takim stylem, jaki właśnie w moim słowniku funkcjonuje jako japoński styl jazdy. I to w zasadzie chyba jest tylko moje wewnętrzne w głowie określenie, ale no po prostu full agresji, zero kompromisów, do tego gdzieś tam fajna zabawa, no naprawdę fajnie to wyglądało. To miło nam słyszeć. Naprawdę, miałem okazję z Goblą się przejechać na lewym. I powiem wam szczerze, emocje były niesamowite i pomimo tego, że ty masz 3 litrówkę, czyli 231 koni mechanicznych. Tyle miało katalogu. No to katalogowo 231, to naprawdę wrażenia były takie, jakby się jechało, nie wiem, autem, które by miało z 500 koni mechanicznych, bo niesamowicie się to wszystko napędzało. I widać też było, jak mocno trakcyjne to auto jest, bo tam jest to bardzo mocno zawieszenie. Rozumiem, że jakby zawieszenie właśnie po to było budowane w ten sposób. Tak, jest całe zawieszenie, jest, nawet mamy, zanim konkurencja wypuściła, zrobiliśmy sobie swoje własne mocowania bananów z regulacją, żeby można było idealnie tył ustawić na zero, czyli jest zero kambera, zero zbieżności, do tego z tyłu jest amortyzator zintegrowany, czyli MacPherson, HSD, Monoco, polecam wszystkim. I na, co prawda jeżdżę na twardej sprężynie, czego ludzie mogą nie rozumieć, ale ta twarda sprężyna i tak jest miękka, jak widać, ta trakcja jest naprawdę całkiem spora. Tak, tak. Zawieszenie jest rozkręcone na miękkie. Tak, bo więc sprężyna jest twarda, ale samo zawieszenie jest rozkręcone na miękkie, żeby pracowało, żeby była trakcja. No naprawdę widać, że tej trakcji jest bardzo dużo. Tak, przecież pojechaliśmy na krzywą pierwszy raz i nie wiem, czy byłeś na krzywej. Nie byłem. Na krzywej na parku maszyn są płyty betonowe. Okay. No to po tych płytach jechaliśmy na poprzednim evencie, gdzie był beton, szczelało po prostu. Po założeniu HSD, po wyregulowaniu kątów, przejechaliśmy się samochód. I wszystko, inny samochód, po prostu wszystko wybierało. Wiadomo, no ale to jest, nadal to jest drift car i nie będzie to limuzyna, natomiast... Jadę na ligotę. Tak, na ligotę jadę trenować. natomiast no, różnica była niesamowita. Czy ty i czy też Kamil oczywiście, czy wy macie jakieś ambicje albo zamiary, jeżeli chodzi o starty w zawodach, w Drift Open, w Drift Masters, może w Formule Drift? I tutaj jest bardzo ciężko odpowiedzieć na to, ponieważ ja sobie kiedyś dawno temu powiedziałem, że nie chciałbym do tego, jeżeli miałbym jeździć w zawodach, nie chciałbym płacić za to ze swojej kieszeni. Okay. A jeszcze się nie znalazł nikt, kto bym chciał za to zapłacić. A u ciebie jak to wygląda? Wiesz co, tak naprawdę jedyne styczności z zawodami, gdzie mieliśmy, przynajmniej też w sumie Tomek, to były Czechy. Czechy. No szczerze przyznam, jeszcze startowałem. No tak, ja w G1 nie startowałem, natomiast w Czechach, na Koprywnicach, bo mam bardzo blisko gdzieś godzinę z Bielska, gdzie są organizowane imprezy i też między innymi driftingowe, były organizowane zawody. Koprywnica to jest tam, gdzie jest tor takim, testowy Tatry. Dokładnie, tor testowy Tatry, okay. Gdzie tam jest Rundo Drift Open się odbywało. Okay. Tak, była tam kiedyś, dokładnie tamto miejsce. Ja nie lubię stać w kolejkach. A, rozumiem. No tak, na zawodach się dużo na stoi. Na zawodach się dużo stoi i no nie za bardzo mi to odpowiada. Szczerze powiem ci, że 1,5 godziny stania, a jazdy było na 30 sekund. To nie jest to, co ja lubię. To bardziej mi odpowiada jakiś trening, gdzie jest faktycznie tej jazdy stosunkowo dużo do czasu spędzonego na torze, bo były tam kwalifikacje, czy był trening, wtedy było ok. Czasowo była oczywiście kolejka, no ale cały czas się rotowało, ruszało, zmieniało. Natomiast jak się zaczęły zawody, no to przejechałem
kółek, ale to było więcej czekania niżeli jazdy. No, mnie osobiście tylko to odstrasza. Rozumiem. No faktycznie to jakby twoja uwaga jest na pewno bardzo cenna, no bo bardzo faktycznie na zawodach gdzieś tam dużo jest tego oczekiwania już i tej jazdy jest na pewno mniej, aniżeli na treningu, a więc no też trzeba po prostu też pewnie troszeczkę swoje nastawienie zmienić, jeżeli no, się oczywiście, na zawodach no oczywiście, no to pod tym względem. Jeżeli chodzi o widza, no to jazda jest cały czas. No, oczywiście. Cały czas są, wymieniają się zawodnicy i jeżdżą. Natomiast dla mnie, jako dla kierowcy, na tą moją oczywiście, na styczność, którą miałem z zawodami, czyli aż dwa razy, to na Koprywnicach właśnie, no to jedynie do czego mógłbym się przyczepić, no to odstraszające jest ten czas. A właśnie, bo powiedzieliśmy, o Czechy zahaczyliśmy, to jeszcze troszeczkę pociągnijmy ten temat. No właśnie, z racji tego, że macie blisko do Czech, to na przykład, no teraz ze względów pandemicznych przekraczanie granic jest utrudnione, ale czy na przykład z Bielska nie bliżej wam było jeździć na różne miejscówki do Czech właśnie? Wiesz co, zresztą tam też jest filozofia fajna. Jest tylko jedna miejscówka w naszym pobliżu. Jest to stare lotnisko w Ostrawie bodajże, ale tak. Nigdy tam nie byłem. I z tego, co ze znajomymi właśnie Czechami rozmawialiśmy, to też nie jest takie, że sobie tak tam pojedziemy z marszu. Okay. Trzeba może być zapisać, problem. Nie ma. Tam też jest tak właśnie nielegalnie. Czyli przyjeżdżasz i nie ma bramy, nie ma niczego, ale czasami są jacyś lokalni ludzie i może być z tego problem, więc wiesz, dla nas jechać z Bielska tam, żeby nas coś wyprosił, to tak trochę... Trochę nie halo, no to racja. Rozumiem. No dobrze, słuchajcie. Dobra, ja jeszcze chcę. Bardzo proszę. To też może być ciekawe dla wielu osób, które są twoimi jak gdyby odbiorcami, którzy mnie nie znają. Bo jak gdyby tutaj, jeżeli chodzi o taki drift, który my robimy, który ja robię, jeździłem tak naprawdę z wieloma niesamowitymi kierowcami. Miałem okazję jeździć, bo wielokrotnie jeździłem z Fredrikiem Aspalem, wielokrotnie jeździłem z Chip City. Dwa nawet. Tak. Spory, co? Jak na zające? Taki całkiem. No. Z Chelsea Dynofon. Spory ten zając. Z innymi zawodnikami z Formuły Drift. Z Adamem RZ przejeździliśmy... Jak on gra z Adamem RZ? Bo na przykład no, Chelsea jego Denofę czy Fredrik Asbo osobiście miałem okazję poznać i z nimi pogadać. Z Fredrikiem Asbo w ogóle u mnie na kanale jest wywiad. Też tak. Tak się zapraszam. A jaki jest Adam RZ? Wiesz co, no i mi jest też ciężko jakby tylko tak opisać, bo go znam prywatnie dość dobrze. Okay. W trakcie ostatniej mojej wizyty w Stanach tydzień mieszkaliśmy w jednym domu, okay. O czym też mało osób wie. I sprawa jest taka, no Adam jest bardzo fajnym, młodym, ambitnym człowiekiem, który ma do tej pory bardzo jakby spełnia swoje cele, cały czas je realizuje i wytycza nowe. No i to działa, no. Okay. Wiesz, no zrobił ogromne pieniądze, a jego, kiedy go pierwszy raz poznaliśmy z kamieniem, to w 2017 roku chyba. Tak, tak pierwszy raz, tak. Pierwszy raz, to był jego pierwsza styczność z driftem tak naprawdę, takim, gdzie... Porzędnym. Takim, tak. Pierwszy raz był w Japonii, pierwszy raz jeździł i zmienił trochę też filozofię, bo wcześniej miał, wiesz, tylko bardzo mocne samochody, wiesz, przyczepne opony i w ogóle zbudował, wiesz, on kupił S13 z myślą, że będzie tam wsadzać 800-konnego 2JZ, nie? Na strokerze, na wszystkim, a tak naprawdę nie umiał jeździć. Tak. No i ta Japonia też go bardzo mocno zweryfikowała. Tutaj jeszcze co do zawodów, to też jest właśnie, nie wiem, czy wcześniej mówiliśmy, że jak gdyby osobiście, jeżeli miałbym przejeździć kilka rund Drift Open, to dużo więcej jazdy i praktycznie porównywalne koszty to jest wyjazd do Japonii. Okay. Więc szczerze wolę po prostu pojechać tam i pojeździć. Rozumiem. No słuchajcie, bardzo ciekawe podejście właśnie macie do driftu i to mi się bardzo podoba. Znaczy ja wiedziałem, że ono takie jest, zanim tu przyjechałem, ale teraz gdzieś tam namacalnie miałem okazję je poznać i powiem wam szczerze, no naprawdę mega się po prostu jaram waszym podejściem. Mi się bardzo to podoba i fajnie, że to właśnie jest wszystko z zachowaniem różnych określonych zasad i reguł, które sprawiają, że to po prostu wszystko fajnie wygląda i fajny jest tego odbiór. No i że wy po prostu jesteście, widać, że ziomkami zajaranymi tym i też myślę, że dlatego się zrozumieliśmy od razu. Ja się cieszę, że ci się podobało. Bardzo mi się podobało. Na pewno będę chciał, aby gdzieś tam ta wizyta tu się powtórzyła. Zapraszamy. Bardzo ale dziękuję. Może na naszej imprezie na HTG. Okej, okay, kiedy to jest? Którą współorganizujemy. 8-9 maja na Jastrzębiu. Słuchaj, 8-9 maja akurat to będzie tydzień po Drift Open w Kierszu, a więc no dobra, no to widzimy się na Jastrzębiu. Zapraszamy. To też zobaczymy.
zobaczysz trochę więcej takich świrów jak my. Okej. Okay. I trochę więcej takiego luźnego driftu. Okej. Okay. Bardziej, że stosunkowo chodzisz ją blisko. No tak, to jest chyba 200 km. 200 km, tak. Także, no dobra, no to słuchajcie, widzimy się na Jastrzębiu 8-9 maja. Bardzo wam dziękuję za bardzo. Mile spędzony czas. Bardzo fajnie, naprawdę spędziliśmy sobie sobotę, bardzo się cieszę. I powiem wam szczerze, jeżeli jesteście z centrum Polski i chcecie przyjechać na Śląsk, do Katowic, do no gdziekolwiek na Śląsk, to wcale nie jedzie się tak długo. Ja jechałem nie śpiesząc się z jakąś przerwą na łazienkę i na coś do przekoszenia, nie wiem, ze 3 godziny 20 minut. Dobra, ale jechałeś w sobotę. W sobotę bardzo wcześnie rano. No, może tak, ale to może jeszcze większy ruch, nie? No nie, piątek, tak? Czwartek. I poniedziałek. Poniedziałek. Aha, dobra. I ciężarówki nie jechałem. Czyli przyjeżdżajcie na Śląsk w sobotę i weźcie poniedziałek wolny, żebyście w poniedziałek albo pracowali. W środku tygodnia. Tak. I mamy rozwiązanie. Porada konsumencka od driftingowego nerda. Siemanko. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Wirtualna piona. Moim gościem był Gobla oraz Kamil. Mieliśmy Japonię w Polsce na Śląsku. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli podobał wam się ten materiał, to zostawcie łapkę w górę. A jeżeli podoba wam się to, co robię i chcecie być na bieżąco z wszystkimi wiadomościami ze świata driftu, to subskrybujcie mój kanał. Wirtualna piona. Trzymajcie się. Cześć! Cześć! Ten materiał nie powstałby, gdyby nie moi wspierający, którym z tego miejsca serdecznie dziękuję. Jeżeli chcesz do nich dołączyć, kliknij w pierwszy link w opisie tego filmu i dołącz do moich wspierających na Patronite.